Podpowiem Wam jeszcze parę rzeczy w związku z przetwarzaniem formularzy. Jako przykład, posłuży formularz zamówienia krokodyla. Użytkownik wybierze gatunek, a my dostarczymy mu gada. Prawo nie zezwala na wysyłanie krokodyli pocztą, więc zrobimy coś innego. Natychmiast pokażemy zdjęcie zamówionego krokodyla na stronie użytkownika. Dobrze, spójrzmy na nasze ustawienia. Mamy formularz podobny do tych, które były wcześniej. Znacznik Form, potem Select i Button. A tutaj mamy nasze znaczniki skrypt. W drugim znaczniku skrypt umieściłam obiekt Crok Images, czyli Zdjęcia Krokodyli. Łączy on gatunki z URL-ami. Przyda nam się to później, kiedy będziemy chcieli pokazać zdjęcie krokodyla, którego użytkownik zamówił. I, jak przedtem, mam u dołu pseudokod, w którym opisałam to, co chcę osiągnąć. Gdy użytkownik prześle formularz, sprawdzimy, który gatunek zamówił i pokażemy zdjęcie. Zacznijmy więc kodować. Najpierw interesuje nas zdarzenie, gdy użytkownik wysyła formularz. Jak przedtem, po prostu dołączę detektor zdarzeń do formularza i będę nasłuchiwać zdarzenia Submit. Później dołączę wywołanie zwrotne. I znowu. Chcemy mieć pewność, że przeglądarka nie wyśle tego formularza na serwer i nie załaduje ponownie strony. Chcemy zapobiec zachowaniu domyślnemu. Zrobimy to przywołując event.prevent.default. Dobrze, teraz musimy umieścić tu ten fragment JavaScript. Najpierw sprawdzimy, który gatunek z listy rozwijalnej wybrał użytkownik. Musimy zatem znaleźć listę rozwijalną na stronie. Przejdźmy w górę i przyjrzyjmy się HTML-owi. Zobaczmy, jak to wybrać. Ta lista nie ma ID ani klasy. Ma za to atrybut nazwy. Możemy więc użyć selektora atrybutów CSS, by znaleźć element po nazwie. Zróbmy to. Zdefiniuję zmienną, która będzie to przechowywać. Zaczniemy od znaczka dolara. Znaczek dolara, krok species, a potem przejdziemy do selektora atrybutów. Otwieram nawias kwadratowy, wpisuję atrybut nazwy, a potem atrybut wartości, żeby znaleźć na stronie element, który ma atrybut nazwy o tej wartości. To powinno pasować do tego. Dobrze. Czy ten selektor jest wystarczająco niepowtarzalny, żebyśmy. Znaleźli tylko listę rozwijalną, która nas interesuje? Cóż, w formularzu nazwa powinna być niepowtarzalna. Ale teoretycznie, na stronie może być kilka formularzy, a każdy z nich mógłby mieć wartość wejściową z name równa się species. Zatem to nie jest niepowtarzalny selektor. A to znaczy, że powinniśmy określić zakres tego selektora. Ma wybierać tylko listy rozwijalne z name równa się species, które znajdują się w tym formularzu. Prosty sposób na zrobienie tego, to umieścić krok Form w selektorze CSS. Dzięki temu selektor będzie znacznie bardziej konkretny i dopasuje tylko rzeczy z atrybutem nazwy i wartości z wnętrza tego formularza. Możemy także zrobić to inną metodą. Wyjaśnię, o co chodzi. Jeśli wykrywamy zdarzenia przy elemencie, jak tutaj, jQuery sprawia, że ten element jest dostępny wewnątrz wywołania zwrotnego, w wyjątkowy sposób. Robi z elementu kontekst funkcji. Przechowuje ją tutaj. Pamiętacie to z poprzednich odcinków? To jest DOM ELEMENT. Czyli. Ten krokodylowy formularz. Jeśli zatem chcemy zrobić z tego z powrotem obiekt jQuery, możemy to wszystko zamknąć w funkcji jQuery i uzyskamy obiekt, o który nam chodzi. A to znaczy, że gdy formularz zostanie wysłany, to ten element powinien być taki sam jak ten. Dobrze. Miło, że jest odniesienie, bo nie trzeba powtarzać selektora tutaj. Byłaby to redundancja. Mówimy, to nas interesuje. Nie wystarczy nam tylko formularz. Chcemy też listę rozwijalną wewnątrz, zgadza się. Kiedy będziemy już mieć obiekt jQuery, możemy przywołać find do tego obiektu, a to ograniczy poszukiwania tylko do wnętrza tego elementu. Możemy więc zabrać stąd nasz selektor CSS i wprowadzić go do metody find. A wtedy wyszukiwanie powinno się ograniczyć do dzieci tego elementu. W porządku. Wezmę to i umieszczę tutaj. Określiliśmy zakres. Już mam pewność, że program znajdzie wyłącznie rzeczy pasujące do selektora tylko z formularza, w którym nastąpiło zdarzenie Submit. I super. Teraz mamy tę zmienną krok species, która przechowuje kolekcję JQuery z listą rozwijalną wewnątrz. I jeszcze raz interesuje nas wartość tej listy rozwijalnej. Ciągu znaków oznaczającego opcję, którą wybrał użytkownik. W tym celu musimy przywołać funkcję VAL. Zróbmy nową zmienną, żeby przechowywała ten ciąg. Zrobimy odniesienie do tego elementu i przywołamy do niego funkcję VAL. Dzięki temu jQuery będzie wiedzieć, że ma zajrzeć do SELECT, znaleźć opcję wybraną przez użytkownika i zwrócić wartość, którą będzie ciąg znaków. Słodkowodny, słonowodny lub amerykański. Super. Jeszcze raz, jeśli chcecie, możecie zobaczyć wpis do dziennika konsoli i upewnić się, że program działa. Ale przejdźmy do wesołych rzeczy. Pokażmy zdjęcie odpowiedniego krokodyla. Najpierw skorzystam z jQuery, by stworzyć zdjęcie. Właśnie tak? I określę jego szerokość. Ustawię też źródło, używając polecenia attr. Teraz muszę się zdecydować na jakiś URL. Powinien być wartością, która pasuje do klucza w obiekcie Croc Images. Tak? Jeśli użytkownik wybrał American, to powinien to być ten URL. Jeśli wybrał słonowodny, to ten. I tak dalej. Możemy postąpić tak: zrobić referencję do tego obiektu Croc Images i w nawiasach kwadratowych wprowadzić ciąg znaków reprezentujący klucz, który będzie przy tym obiekcie używany. Piszę croc species i powinno nam to zwrócić odpowiednią wartość w obiekcie. Łatwiej zrozumiecie w ten sposób. Macie tu croc images i jeśli wiecie, że wybrano American, to jest tak, jakbyście powiedzieli to. Inny sposób jest taki. Na jedno wychodzi. W porządku? Teraz mamy już zdjęcie, ale unosi się ono w przestrzeni. Musimy dołączyć je do strony. Przyłączę zdjęcie do znacznika body. No dobrze. Nasz kod jest teoretycznie kompletny, ale powinniście sprawdzić jego jakość. Przerwijcie odtwarzanie, zamówcie krokodyla i zobaczcie, co uzyskacie. Koniecznie zamówcie kilka różnych krokodyli, żeby zobaczyć, że program pokazuje różne zdjęcia. Byłoby koszmarnie, gdybyśmy przypadkiem dostarczyli krokodyla słonowodnego do użytkownika, który chciał słodkowodnego. Nie popełnijmy tego błędu.